Już po raz drugi Ełczanie uczcili święto niepodległości na sportowo. Frekwencja jak zwykle w biegach ulicznych dopisała. Zgłosiło się prawie 200 uczestników. Do pokonania były trzy pętle długości 1111 metrów każda. Uczestnicy biegli po innej niż w ubiegłym roku trasie, ale z pozytywnym nastawieniem. Myślę, że sympatyczniejsza. Z jedną górką. No ale jakoś tam pójdzie na pewno. Biorąc pod uwagę ostatni tydzień, pogoda bardzo się udała dzisiaj. Z dużą przewagą bieg wygrał Jarosław Czopek. Za nim trwała zażarta walka o drugie miejsce. Zwycięsko wyszedł z niej Krzysztof Wojnowski z Prostek. No rewelacyjnie, pogoda dzisiaj dopisała, nie pada. Trasa też jest bardzo ładna, nie wiem jak w tamtym roku wyglądała, ale w tym roku tak po płaskim, czyli można było tutaj powalczyć o jakieś dobre miejsce. Wśród pań najszybsza była Ełczanka Aleksandra Balcerek. Zakładałam, że zajmę pierwsze miejsce. No, było dosyć ciężko w związku z pogodą. Było trochę zimno, płuca trochę kuły. Na ostatnim kółku dostałam kolki, ale się nie poddałam. Pomyślałam sobie, że muszę być pierwsza i dobiegłam pierwsza. Organizatorzy muszą się zastanowić nad ustanowieniem jeszcze jednej kategorii przedszkolaków. Biega ich coraz więcej. Najmłodszy miał w tym roku 4 lata. Dzieciaki pokonują dzielnie jedną pętlę, zawsze w towarzystwie rodzica. Tata i zachęcić, zapytał się synka, czy pobiegnie ze mną. No bo... Powiedział, że bardzo chętnie. Ile się udało przebiec tobie? Jedno kółko czy więcej? Jedno, tak? No. Powiedz jedno. Jedno kółko? A jak się biegło? No. Fajnie! Na wszystkich, i dużych, i małych, na mecie czekała miska gorącej grochówki. Kolejny bieg uliczny w Ełku w maju przyszłego roku.